No bo mówię, tą samą akcją Stop Pomówieniom, cały czas sprawy sądowe, konfidenci, afery, jakieś historie, panowie bez twarzy, lewe kąta, jakiś odwrócony, nieodwrócony, inni, to człowiek by to zwariował, wiesz, to też nie jest moje życie. Jak zauważyliście, w ciągu, jeśli uczciwie przeanalizujecie te 12 lat mojej pracy, to takie najbardziej burzliwe było ostatnie 3 lata, tak naprawdę, z tym moim aresztem, z tymi sprawami Popek Pomidor i tak dalej. A tak to wszystko było ok, więc uważam, że w miarę to wszystko dobrze wychodziło. Nikt do mnie nie ma pretensji z normalnych ludzi, nikt mnie nie gania. Wiesz, to jest jakiś tam idiotów na internecie nie będę słuchał, nie? Jaką to trzeba być hipokrytką, żeby mówić o dziwnych panach w internecie, samemu zarządzając kilkudziesięcioma stronami. W jakim celu? Jakie to są strony? Propagandowe, hejterskie i różne inne. Tylko on wie. Ze swojego prywatnego profilu zarządza tyloma właśnie stronami. Hipokrytko ty, konfidentko ukryta. Puh!